Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, to jest Polska na serio biznes, nadal jak Państwo widzą w warunkach zdalnych, no ale taki mamy czas i pewnie tak jeszcze przez jakiś czas będzie, a ze mną dzisiaj Cezary Kaźmierczak, szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Witam Cię, Cezary. Witam serdecznie. Oczywiście przez długi czas jeszcze będziemy w kontekście biznesu i gospodarki mówić o koronawirusie i o jego skutkach. Chciałbym zacząć od pytania, bo wy jesteście organizacją, która zrzesza tych drobniejszych przedsiębiorców, bardzo wielu, z różnych branż. Jak oceniasz stan tej grupy biznesowej dzisiaj, już po tym chyba prawie już miesiącu takiego ścisłego zahibernowania gospodarki, prawie kompletnego? Znaczy, on się zbytnio nie różni od różnych innych firm, z tym, że no te najbardziej narażone na te kryzys są oczywiście te firmy najmniejsze, bo one mają najbardziej płytkie zasoby gotówki. I no dzisiaj gotówka króluje i płynność. Ta sytuacja się może zmienić, jeżeli z jakichś powodów nie doszłoby do skutku pod koniec kwietnia dostarczenie tej gotówki przez rząd, a ściślej przez PFR, no to wtedy rzeczywiście większa, znaczna część tych firm stanie na krawędzi zagłady. No i tutaj to główna taka linia podziału biegnie pomiędzy tymi firmami, gdzie rząd ogłosił taki całkowity lockdown, czyli tak mówię, o branży turystycznej, usługowej, w sklepach innych niż spożywcze i tak dalej, tych galeriach handlowych, no przy gastronomii, no to tu rzeczywiście sytuacja jest dosyć ciężka i dosyć trudna. Natomiast no, wszyscy czekają na odstawienie tej gotówki i rozmrażanie gospodarki. No to są dwie główne rzeczy, które się właściwie domagaliśmy. Zaraz będziemy o tym rozmawiać. Natomiast ja widziałem taki bardzo interesujący wykres pokazujący w rozbiciu na różne branże, czyli tam usługi beauty, hotelarstwo, nie wiem, sprzedaż samochodów w Stanach, nie w Polsce, jakie są zasoby zgromadzone, to znaczy ile taka firma przy kompletnym braku przychodów może przetrwać. A mówimy o Stanach. I powiem szczerze, nie było to imponujące. To znaczy najdalej, ile taki biznes sięgał, mówimy to oczywiście nie o wielkich korporacjach, tylko o małych firmach, to było tam no powiedzmy 30 parę, 40 dni. A z drugiej strony ja cały czas słyszę i czytam ze strony ludzi, którzy chyba biznesu nigdy nie prowadzili, że a skoro ktoś jest przedsiębiorcą, a nie ma pieniędzy na to, żeby głupi miesiąc czy dwa miesiące przetrwać, to się w ogóle nie nadaje na przedsiębiorcę. Jak to jest z tymi zasobami finansowymi, płynnościowymi tak naprawdę? No nie, no to jest świadczy o głębokiej nieznajomości gospodarki. No gospodarka żyje z obrotu pieniądza i oczywiście są różnego rodzaju działalności. Jedne są w stanie mieć jakieś zaplecze finansowe, inne nie. No w Polsce jest jeszcze dodatkowo trudna sytuacja, że my jesteśmy, nie mamy starych pieniędzy. Polska jest krajem bez starych pieniędzy. Mieliśmy tutaj Sowietów, mieliśmy Niemców, mieliśmy PRL-owców, którzy w 1989 roku kompletnie zrujnowali kraj. Kraj od 1989 roku podnosi się z ruin. No i tutaj mamy trochę pecha, no bo przez te 30 lat no dość istotnie nam się go udało podnieść z tych ruin, w jakich się znajdował. No i dopada nas to, co w dużej mierze ten dorobek 30-lecia uszczupli i będzie jakiś bardzo poważny uszczerbek, bo niezależnie od tego, co rząd zrobi, no to recesja w Polsce będzie i ona będzie znacząca. Coś, z czym my sobie nie mieliśmy do czynienia od 30 lat. To jest też pewien polski fenomen, że przez tyle lat nie było w Polsce recesji. No teraz będzie i będzie głęboka i będzie bezrobocie. Oczywiście te instrumenty, ten głównie ten drugi, to znaczy ta tarcza finansowa, no to powinno jakoś trochę to ograniczyć i bezrobocie i troszkę recesję, bo dzięki temu
myślę, dużo mniej firm upadnie. Natomiast to kluczowe jednak dla tego wszystkiego jest, ile to wszystko będzie trwało. Znaczy, w moim przekonaniu to będzie trwało bardzo długo, do czasu, aż się wynajdzie skuteczną szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Wtedy dopiero ludzie się od tego uwolnią, czy ludzkość się od tego uwolni. Ale do tego czasu musimy nauczyć się jakoś z tym funkcjonować. No. Takie różne wypowiedzi, jakieś rozmitów w moim przekonaniu widziałem w telewizji tam, o tym lockdownie, że on ma trwać nie wiadomo ile, no to są ludzie no, całkowicie odrealnieni, nie mający pojęcia o funkcjonowaniu państwa i o funkcjonowaniu gospodarki. No. Odcięcie państwa od wpływów podatkowych, a do tego się tak naprawdę ten lockdown wprowadza na dłuższą metę, powoduje złożenie się tego państwa i wtedy umrze wielokrotnie więcej ludzi niż z powodu koronawirusa. Dlatego ten plan, który ponoć ma w tym tygodniu być ogłoszony, tak premier obiecywał, jest strasznie ważny, bo on też daje perspektywę różnym ludziom, kiedy będą mogli wrócić do pracy i przynajmniej na część, na pół gwizdka, na ćwierć gwizdka, na jedną ósmą gwizdka, ale zacząć funkcjonować i zacząć powoli odbudowywać. No i właśnie o ten plan chciałem cię zapytać, bo my rozmawiamy jeszcze przed ogłoszeniem czegoś, nie wiemy dokładnie czego. Ja czytałem wypowiedzi rzecznika rządu Piotra Millera, z których można by wywnioskować, że to, co rząd zamierza ogłosić, jeżeli chodzi o odmrażanie gospodarki, to nie będą jakieś specjalnie szczegółowe plany. Z drugiej strony sam ZPP opracował taki plan rzeczywiście ze szczegółami, rozpisany na konkretne branże, pokazujący, jakie ograniczenia, przez jaki czas, w jakich branżach powinno się utrzymać. I takie plany przedstawiło już też kilka rządów w Europie, ale co podkreślam, to są szczegółowe plany. Oczywiście z zastrzeżeniem, że one mogą ulec modyfikacji, w zależności od tego, jak się będzie zwijać szybko epidemia, ale jednak to są plany z bardzo konkretnymi datami. Na początek chciałem spytać, ile wam zajęło opracowanie w waszej organizacji tego planu, który można znaleźć na stronach ZPP? No my pracowaliśmy nad tym około tygodnia, konsultowaliśmy to z branżami. Większość tych branż, które zostały objęte lockdownem, w jaki sposób są u nas reprezentowane. ZPP zrzesza w tej chwili chyba 18 czy 19 już nawet związków branżowych, więc oni też są tutaj byli pomocni. Teraz więc konsultowaliśmy z nimi to i robiliśmy to około tygodnia. Teraz codziennie w zasadzie ogłaszamy takie plany bezpieczeństwa dla poszczególnych branż. Ogłosiliśmy produkcję, ogłosiliśmy dzisiaj drobne usługi tam fryzjerskie. No, jednak ci fryzjerzy w podziemiu, no to trochę jest już chyba pora z tego wyjść. Będziemy ogłaszać kolejne jutro gastronomię i kolejne branże. Myślę, że polityka rządu będzie szła mniej więcej w tym kierunku, który my zaprezentowaliśmy i też prezentują kolejne rządy, to znaczy wprowadzenie pewnego rodzaju reżimów sanitarnych dotyczących funkcjonowania biznesu w celu ochrony pracowników i klientów i stopniowe zdejmowanie restrykcji z różnych branż, obserwowanie, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Czy w tą stronę idzie Dania, w tą stronę idą Czechy czy Austriacy. I myślę, że w Polsce jakby będzie podobnie, tak? Znaczy biznes też już się musi nauczyć jakoś z tym funkcjonować i z tym żyć, bo w moim przekonaniu będzie musiał żyć z tym dość długo, jednak dużo dłużej niż się komukolwiek w tej chwili wydaje. No bo ja nie, broń Boże, nie chcę tutaj się wypowiadać na tematy medyczne, no ale jeżeli osoby, które nie mają objawów, chodzą i zarażają, no to ja nie bardzo sobie jestem w stanie wyobrazić, jak my mamy walczyć. Zastanawiam się nad taką rzeczą. Na ile rząd jest elastyczny, jeżeli chodzi o wysłuchiwanie postulatów przedsiębiorców? Na przykład kwestia dostępu do sklepów. Został ustalony limit klientów w sklepie na podstawie liczby kas. Ten limit bardzo szybko
okazał się niewydolny. Okazało się, że powstają z tego powodu kolejki, są wielkie sklepy, naprawdę wielkie hale, gdzie kas no, jest na tyle mało, że w tej gigantycznej hali ludzie są po 50-100 metrów od siebie. Sam w takim sklepie budowlanym byłem. I jakoś przez 2 tygodnie nie udało się nic z tym zrobić. Właściwie nie wiadomo dlaczego. Drugi przykład, wywiad pana ministra Szumowskiego, w którym pan minister powiedział, możemy zapomnieć o wakacjach takich, jakie znamy. No to jeszcze stwierdzenie bym zrozumiał. Powiedział, nie będzie pewnie obozów, kolonii i tak dalej. Nie wiem, czy pan minister Szumowski do końca rozumie, że te jego słowa mają swoje konsekwencje. To znaczy, jak minister zdrowia coś takiego mówi w wywiadzie, to ileś 10 000 ludzi w tym momencie sięga do komputera, znajduje swoją rezerwację na jakiś wyjazd albo rezerwację jakiegoś obozu dla dziecka i ją kasuje. No i te firmy, które to organizowały, zostają bez klientów. Czy nie jest problemem pewne usztywnienie rządu, jeżeli chodzi o postulaty przedsiębiorców, a z drugiej strony brak świadomości konsekwencji tego, co się robi? Jeśli chodzi o pierwszą sprawę, no to ja rozumiem, że rząd, chyba świadomość tam jest, że ta pierwsza regulacja nie była dosyć trafiona i ma się to zmienić na chyba 20 metrów kwadratowych na osobę, z tego co wiem. W sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych, poniżej ma zostać ten limit kasowy, poniżej 100 metrów. Natomiast tu o tyle rozumiem, że nie chciano tego zmieniać przed świętami, bojąc się, bardzo dużo ludzi do sklepów chodzi, bojąc się, żeby to nie był jakiś element rozpanoszenia się tego wirusa. Z tego, co mi wiadomo, to w tym tygodniu ma być jakieś poluzowanie w tej sprawie i być może pójdzie to właśnie w tym kierunku tych 20 metrów, czy tam 15, czy 25, to już drugorzędna rzecz, w sklepach powyżej 25 metrów kwadratowych. Co do drugiej rzeczy, no to rzeczywiście bardzo źle, przynajmniej ja odbierałem, taką strasznie agresywną politykę rządu zostań w domu, przy czym wiadomo, że no 3/4 ludzi pracowało. Od tego też zaczęła się zwiększona absencja w wielu zakładach pracy. Natomiast rozumiem intencje, które temu przyświecały, więc nie mam takiego jednoznacznego stosunku do tego. Tutaj, jeżeli chodzi o politykę rządu w tym zakresie i w ogóle tej pandemii, no to ona nie jest może jakoś strasznie szybka, no ale te rzeczy jednak przychodzą troszkę w czas. No, te pierwsze, ta tarcza antykryzysowa, no ona obciążona tym takim dużym mankamentem tej takiej biurokracji, to w takim najgorszym sowieckim stylu, jaki istnieje. Się zdarzyło w Polsce po raz, nie wiem, już setny czy któryś i zawsze się to tak samo kończy, że jakiś polityk, czy tam minister, czy ktoś rzuca jakąś ideę, która jest słuszna i następnie ta idea dostaje się w ręce urzędników i oni zaczynają tworzyć dokumenty w rodzaju, że wniosek zostanie rozpatrzony w 30 dni od daty usunięcia ostatniej wątpliwości, co może równie dobrze oznaczać 25 lat procedowania tego. No ja mam nadzieję, że po tej jednak porażce, bo to część obozu rządzącego tą tarczę kryzysową ma świadomość, że przegrała z biurokracją, to wyciągnie jakieś z tego wnioski i może coś się w tym zakresie w końcu jednak zmieni, bo to się powtarza non stop, ale teraz się powtórzyło w sposób taki dosyć widowiskowy. No, ta druga tarcza finansowa już jest robiona poza rządem. Przez dość sprawnie działa, w miarę sprawnie działającą instytucję i miejmy nadzieję, że tego mankamentu... Czyli Polski Fundusz Rozwoju, mówisz o Polskim Funduszu Rozwoju. Mankamentu będzie pozbawiona z tych zapowiedzi i z rozmów też z ludźmi stamtąd. Wynika, że w sumie to też robi ta ekipa, która robiła 500+, które od tej strony takiej techniczno-organizacyjnej zakończyło się takim dużym sukcesem. Było to szybko, prosto, łatwo i tak dalej, zrobione przez banki. Więc mam nadzieję, że będą chcieli powtórzyć swój sukces organizacyjny i zrobią to podobnie.
Tutaj to jest kwestia w tej chwili, no być albo nie być, w moim przekonaniu dla co najmniej kilku milionów miejsc pracy, dwóch, trzech, bo jeżeli te podstawienie gotówki nie nastąpi do końca kwietnia, będą jakieś obsuwy, no to koniec kwietnia może być bardzo czarnym okresem dla polskiej gospodarki, bo parę milionów ludzi może dostać wypowiedzenia. No i właśnie, tutaj nie ma chyba już wątpliwości, że faza rynku pracownika się skończyła właśnie przez epidemię koronawirusa, a w związku z tym powstaje pytanie o to, jak dalej zorganizować polskie życie gospodarcze. To również ZPP podnosił w pewnym momencie, że należałoby właśnie z powodu tego, co się wydarzyło, między innymi znieść zakaz handlu w niedzielę. Ja sam pisałem o tym, że powinno się przemyśleć kodeks pracy, tak aby go uelastycznić, czyli wprowadzić różne regulacje idące w stronę wolnego rynku, tak żeby dać przedsiębiorcom w tym najgorszym momencie kryzysowym, czyli po epidemii, żeby dać im jak największą swobodę działania. Czy uważasz, że takie zmiany należy rzeczywiście przemyśleć? Czy widzisz gdzieś wolę wprowadzenia tego typu zmian? Tego nie wiem, bo na ten temat z nikim nie rozmawiałem. W tej chwili, jeżeli chodzi o rząd, no to wszyscy są strażakami, którzy biegną z wiadrem i sikawką i gaszą straszny pożar. Natomiast no, my przygotowujemy, w przyszłym tygodniu ogłosimy takie filary odbudowy Polski, które uważamy, że powinny być podjęte. Zachowań krajów zachodnich, chociażby Niemiec, to mają postawę taką bardzo zachowawczą, to znaczy głównym celem jest utrzymanie status quo. To jest dla nas dobre, bo to Merkel deklaruje, to deklaruje Macron, że im chodzi o utrzymanie status quo, natomiast no, my moglibyśmy w tym mistrzostwach świata w gospodarce spróbować zaatakować teraz i polepszyć swoją pozycję. Jest takich kilka filarów. Jednym z nich jest też gospodarka, czyli poszczególne elementy w gospodarce. Kończymy w tej chwili, dzisiaj oglądałem, opracowywać taki filar dotyczący powszechnego i szybkiego internetu, żeby Polska miała najszybszy internet w Europie jako jeden z takich elementów przewagi konkurencyjnej. No ale tak naprawdę bez dużego kapitału, a takiego kapitału nie posiadamy, bo w odróżnieniu od Niemców czy Francuzów jesteśmy znacznie biedniejszym krajem i nie posiadamy też starych pieniędzy, to możemy konkurować tym, czym możemy, a możemy konkurować inteligencją operacyjną polskich przedsiębiorców. I tylko trzeba im pozwolić zdjąć z nich te kajdany z papieru kancelaryjnego, tak? Czyli tą gospodarkę uwolnić, to z jednej strony, i z drugiej strony konkurencja takim, co od dawna postulujemy, takim ładem prawno-instytucjonalnym, to znaczy, żeby w Polsce były najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, a innymi słowy, no, żebyśmy mogli prowadzić nasze sprawy gospodarcze tak, jak to prowadzili Niemcy, Francuzi czy Anglicy w tym czasie, jak byli tak biedni jak my w tej chwili, bo my jesteśmy bogatym krajem w stosunku do świata, ale w stosunku do Europy jesteśmy jednak relatywnie biedni. Więc jeżeli chcemy wykorzystać ten okres, gdy ten świat się na nowo będzie układał i przeskoczyć kilka oczek do góry w tej konkurencji pomiędzy narodami, to trzeba to wykorzystać i my ten taki plan odbudowy Polski chcemy w przyszłym tygodniu w takich zarysach zaprezentować. No byłoby wspaniale, gdyby rzeczywiście okazało się, że to jest okazja do ucieczki do przodu. Ja bym był taką wizją zachwycony, no tylko żeby ktoś jej jeszcze wysłuchał. A tymczasem... Ktoś musi wejść na beczkę i to musi być polityk i taką wizję ogłosić. I my się wydaje, że taka wielka idea mogłaby Polaków pociągnąć, bo my się borykamy z brakiem takiej idei. Przez lata to było wejście do Unii Europejskiej i do NATO, a potem jakoś się to rozmyło, a taka wielka wizja odbudowy Polski mogłaby Polaków, przedsiębiorców i wszystkich zjednoczyć trochę i zmobilizować. No, jak mówię, brzmi wspaniale, żeby się jeszcze znalazł właśnie ktoś, kto by na tę beczkę chciał wejść, jak powiedziałeś,
A tymczasem, wracając jeszcze do tych bieżących kwestii, no, ponieważ ja się dużo zajmuję też tym, jak ograniczona jest nasza wolność czy prywatność w kontekście tego, co się dzieje, i mam taki niepokój, że to, co się wprowadza w okresie epidemii, to już może z nami zostać na zawsze. To zresztą nie jest mój tylko niepokój, to wiele osób o podobnym nastawieniu na całym świecie tego typu obawy wyraża, ale w kwestiach gospodarczych też są takie elementy, no bo my teraz mamy stan epidemii, o poziom niżej jest stan zagrożenia epidemicznego. Tymczasem w ustawie o tarczy antykryzysowej się znalazły między innymi takie regulacje, jak wprowadzenie no de facto kontroli cen, to znaczy mają być ceny maksymalne ustalane przez poszczególnych ministrów w ich branżach, no między innymi ministra zdrowia. I ja się, prawdę mówiąc, trochę boję, że jeżeli zostanie utrzymany stan zagrożenia epidemicznego, a może być utrzymany, jak sam powiedziałeś, jeszcze bardzo długo, rok, dwa lata, nie wiem, może nawet więcej, to również tego typu regulacje zostaną. Ale pytanie jest takie, czy uważasz, że one są w takim momencie konieczne, na przykład ta kontrola cen niektórych produktów, bo tam może również chodzić o produkty spożywcze na przykład, tak wynika z tego zapisu, czy to jest w ogóle kompletnie zbędne w którymkolwiek momencie? Z tej kontroli cen w ogóle nie rozumiem. No, rozmawiałem na ten temat z prezesem Chrustym. Dla mnie to jest śmieszne. No, z podażą i z popytem to walczyli już nie tacy jak nasz rząd i przegrywali wszyscy jak do tej pory. I po prostu tej regulacji kompletnie nie rozumiem. Nie wiem, no kogoś poniosło, może ktoś miał jakieś ambicje, może nie uważał na lekcjach z ekonomii albo coś. No, no dla mnie to, mnie to śmieszy, ale ja rozumiem, że niektórych może to nie śmieszyć. No. Wydaje mi się, że pod ten instrument nikt nie sięgnie. Na jakich sięgnie, no to nie wiem, no to Centralny Urząd Planowania, no to wszystko już to przerabialiśmy, Centralny Urząd Cen, że Gomułka ustalał cenę na kaszankę. Ile ma kosztować boczek. No jeżeli ktoś w rządzie ma takie ambicje, że chce, że wie lepiej od pani na rynku, po ile sprzedać pomidory, a po ile kiszoną kapustę, no to zapraszam, ale mu gwarantuję, że stanie się obiektem dowcipów, żartów, bo tej wojny na świecie jeszcze nigdy nikt nie wygrał i on tak samo skończy. No więc nie wiem, po co się ośmieszać i po co robić tego typu rzeczy i tego typu regulacje. To przecież ćwiczone było w stanie wojennym, to młodzież to nie pamięta, ale to chodziły takie trójki, taki wojskowy chodził. To IRCHA się nazywało, Inspekcja Robotniczo-Chłopska. Chodził jeden wojskowy, jeden chłop, taki siłą tam chłopa ze wsi. Albo go przekupili talonem na traktor, czy tam na coś, czy na paszę, albo go złapali po pijanemu i że mu nie zabiorą prawa jazdy. Ten chłop był zawsze najbardziej przestraszony w tej trójce. I trzeci, robotników to nie brali, ale brali ormowców. I on, ormowiec robił za robotnika. I taka trójka chodziła, jakiś taki kapral, taki ledwo trzeźwy jeszcze widać, taki, że zmęczony po trudach wczorajszego wieczoru, przestraszony chłop, wzięty siłą i ormowiec i chodzili po tych sklepach i tam szukali różnego rodzaju, to oni nie w sprawie cen chodzili, tylko w sprawie ukrywania towarów i komitetów kolejkowych. No to wszystko była taka działalność kabaretowa, to można na YouTubie sobie poglądać, bo jest trochę takich kwiatków, to więc jeżeli inicjatorzy tej regulacji chcą w ten sposób skończyć, że będą łapali, kogo złapią, nie wiem, po pijanemu w samochodzie, do takiej trójki wcielą i będą chodzili, łapali babcię, czy babcia nie zaniżyła ceny o pietruszki o 10 groszy, no to zapraszam, to będzie wesoło po prostu. Dzisiaj, gdy każdy jest dziennikarzem i każdy ma narzędzia, które dziennikarz telewizyjny może posiadać, czyli komórkę, to będzie wiele ubaw z tego i w tej pandemii na pewno przeżyjemy piękne chwile. No, dobrze, że przynajmniej kończymy takim wesołym akcentem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem dzisiaj był Cezary Kaźmierczak, szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, a to była Polska na serio Biznes. Łukasz Warzecha, kłaniam się. Do zobaczenia.